Siemaneczko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing sprzętu od Fanateka. Dostałem nową kierownicę, nową bazę do kierownicy i w sumie kierownicę nową też. Jestem ciekawy, co o tym myślicie. Z tego wszystkiego najbardziej nie ogarniam, dlaczego nowe pedałki mi wysłali. Czy one są jakieś lepsze? Bo są takie pedałki z wibracjami. Ja nie wiem, czy to są akurat te lepsze, czy to są te słabsze, czy jakie to są. Tutaj mam nową kierownicę do wyścigów F1. Przyda się, bo to jest właściwie GT3 bardziej. Nie wiem, jak to wygląda, dobra. No i przede wszystkim coś, na co bardzo długo czekałem, czyli CSR Direct Drive. Słuchajcie, kierownica, to jest najnowsza kierownica od Fanateka i sobie to dzisiaj wszystko odpakujemy. Kurde. Dałki, które mam, one są zajebiste, one są twarde, one się w ogóle nie zużyły tutaj. Wszystko jest w porządku, nie wiem, czemu mi wysłali nowe, naprawdę. Są, ja nie wiem, z czego to jest nawet zrobione, to nie jest jakiś metal czy coś. Jest jakiś kevlar, nie wiem, strasznie twarde to jest, ale raczej to nie jest metalowe. Nie rozumiem, po co mi nowe, bo te się naprawdę nie zużyły. Jedynie jest to może ten hamulec, widzicie, że on jest taki trochę bardziej wciśnięty, no nie? Ale poza tym, to zacznijmy od czegoś chyba takiego, myślę, że najciekawszego, bo jestem jej ciekawy. Przede wszystkim pudełko, jak widzicie, jest do niewielkich rozmiarów, a mimo że jest to kierownica, no nie? To pudełko jest takie, no, malutkie, więc kierownica pewnie będzie płaska. Cyki, mamy McLarena P1 GT3, no nie? Na opakowaniu. Zobaczmy, co jest w środku. Tutaj mamy instrukcję i pewnie masę naklejek. Fanatek zawsze daje dużo naklejek do zestawu. O kurde, ale kozak. Ja się autentycznie zaraz zesikam. Patrzcie, jak to wygląda. To będzie też, ej, tak na dobrą sprawę, do F1 ta kierownica też będzie zajebista, no nie? Jak myślicie? Kozak, zoba na to. Tutaj mamy, też to będzie dobre, nie? Tak, żeby w ten sposób trzymać. Nieźle. A i teraz jeśli chcę, to mogę sobie tą kierownicę ściągnąć, pyk, i biorę sobie drugą kierownicę, odklejam naklejkę, zobaczcie, podłączamy i od razu będzie pasować. O, ciasno wchodzi, no nowa, takie proste. No, będę miał do F1, sobie coś tam trenowałem w F1, ale ciężko mi szło. Czasami się ta kierownica ślizgała, to generalnie no, zwykła kierownica też może być, ale to jest takie fajniejsze, tu się nie będzie ślizgać. No i to jest zrobione ewidentnie z jakiejś gumy. To nie jest to tak, jak wcześniej miałem Alcantarę. W przypadku, czy to Alcantara, czy jakiś misiek, nie wiem, jak to się nazywa. Tutaj mi się bardzo brudziło od trzymania tej kierownicy. A tu mamy gumę, no i będzie to chyba można łatwiej wyczyścić. Mam taką nadzieję przynajmniej. Wygląda to kozacko. I teraz mamy jeszcze pedałki. Plomba zerwana, proszę bardzo. Nie wiem, czy ja to zerwałem, czy jak. Jezu, jaki dźwięk, to było. Pudełko dajemy na bok. I to jest właściwie tylko sprzęgło. Taki, o kurde, to już jest na pewno metalowe albo z jakiejś takiej solidnej blachy. Wygląda to sobie tak. To jest tylko sprzęgło. Jeszcze zestaw kluczy i jakieś śrubeczki do tego. Tutaj mamy sprzęgło dodatkowo, ale tą bazą pedałków. Okej, tutaj znacznie większy karton jest. Tu mamy blachę jako podstawę. Zobaczcie, dość gruba blacha. Te są generalnie trochę inne niż te, które już mam. I nie wiem, których będę teraz używał, szczerze mówiąc. I wyciągamy. Jestem ciekawy pedału hamulca teraz. Okej, i tutaj mamy chyba coś, chyba to samo, co w przypadku sprzęgła, nie? Bo te hamule, sprzęgło i gaz można ze sobą zamieniać. Chyba. Dobra, teraz hamulec. Zastanawia mnie jedna rzecz, tu już trochę inna technika jest. Zobaczcie, też jest guma, ale ona jest inaczej ustawiona. Czy to nie jest guma, to jest jakaś taka pianka, bardzo twarda. Ta pianka się tam, widzicie, wygina, no nie? Podczas naciskania hamulca. I ten hamulec, który mam, on mi się trochę nie podoba, bo widzieliście, że on trochę już tak się wgniótł, nie? Ta pianka się tutaj trochę wyrobiła, je od czasu do czasu chyba trzeba wymieniać. Niestety nie są to pedałki z wibracjami, bo Fanatek w ofercie ma też takie pedałki, które na przykład imitują moment, kiedy samochód załącza ABS, no nie? Jak się załącza ABS, to ten pedał hamulca na przykład wibruje i to jest bardzo fajne. Tutaj tego nie ma. Do zestawu mamy oczywiście różne kabelki, przyłącza, nawet mamy kluczyk. No i... ojej. No i gwóźdź programu, dosyć ciężkie. Tak, waga tego pudełka jest po tej stronie, tak tutaj jest z tej strony ciężej. Zobaczmy, jak to wygląda, co my tu mamy. I to jest właśnie baza, na której mi bardzo zależało. To znaczy fajnie, że Fanatek wysłał dodatkowo jeszcze kierownicę, tą GT3 od McLarena.
ale to będzie naprawdę konkret. Bo ja nie wiem nawet czego się spodziewać po Direct Drive'ie, bo nigdy nawet nie testowałem jazdy na Direct Drive. To wygląda sobie tak. Oczywiście znowu mamy naklejki. Mamy instrukcję obsługi, przyda się na pewno. No i jest! O ty kurde! One ciężkie. To ja nie mogę sobie wyobrazić, jak ciężka jest baza tego pełnego Direct Drive'a, bo to jest jakby ucięta baza. Jakby ten, nie wiem jak to się nazywa, ten taki pełny zestaw, ten taki większy zestaw Fanatec Direct Drive, ale on jest jeszcze o tyle dłuższy, no nie, o tyle większy. I to już jest bardzo ciężkie, ale patrzcie na nielimitowany kąt obrotu. Po prostu to jest tylko i wyłącznie silnik. Tutaj nic więcej nie ma, to jest silnik. I taka baza kosztuje 1500 zł, słuchajcie, 1500 zł. Także jest to naprawdę, naprawdę fajna opcja. To jest najtańszy Direct Drive dostępny na rynku obecnie. I to jest właśnie niesamowite. I dlatego chcę wam pokazać tą kierownicę. I sam nie wiem, czego się po niej spodziewa. I do tego mamy kierownicę moją starą. Bo jedną ręką ciężko. Pana to ziomek. Ja pierniczy, jaki kosmos. Można sobie nawet 1000 stopni obrotu ustawić. Albo nie wiem, 2000. O tej kierownicy mamy jeszcze tak zwany boost kit, który zwiększa nam moc tego, powiedzmy, silnika, bo ta kierownica jest generalnie słabsza od tej, którą ja mam. Tam siła w newtonometrach się różni, ale nie chcę was wprowadzać w błąd i źle powiedzieć, jakie są dokładnie tutaj moce. W każdym razie ta jest słabsza od tej, którą mam, ale to jest Direct Drive. Natomiast jak się doda ten boost kit, to jest gdzieś mniej więcej to samo. Dobra, no to mi nie pozostało nic innego, jak to wszystko ze sobą połączyć. Mam nadzieję, że będzie działać od tak o, pyk. Bardzo prowizorycznie podłączyłem i po podłączeniu wygląda to sobie tak. Podoba mi się generalnie standaryzacja, bo tutaj przewód, który podłączamy do komputera, to już jest USB typu C. Nie wiem jeszcze, czy dobrze podłączyłem pedały i shifter, najwyżej się zamieni te dwa piny. I tutaj mamy oczywiście zasilanie i tu jeszcze mamy wejście albo wyjście. Się nazywa data i tam będzie można coś dodatkowo podłączyć, ale to jest chyba zbyt zaawansowane dla mnie, żebym tego używał. Oddzielnie też można podłączyć sobie hamulec ręczny i oddzielnie można sobie jeszcze dwa shiftery tutaj podczepiać, także zobaczymy. No na razie jeden shifter mi chyba raczej wystarczy. No i póki co używam tych moich starych pedałków, bo one są w porządku. I wiecie co, tak naprawdę to bardziej mi się podobają od tych nowych. To jest wszystko takie grube tutaj, solidne, jedynie to ten pedałek się tutaj, musiałbym chyba te gumy tutaj powymieniać, czy żeby to jakoś lepiej wyglądało, ale działa wszystko, jest w porządku, tylko myślę, że nie powinien być tak, chociaż nie, tak jest, nie mogę go w tą stronę bardziej odgiąć. Tak. Przy tym moim stanowisku teraz cała kierownica troszeczkę bardziej odstaje ku górze, takie mam wrażenie, bo tutaj mamy taką podpórkę, ja ją muszę mieć, ale tą bazę można podczepić też całkiem z boku, więc jeśli ktoś z was zrobił sobie takie stanowisko, że miałby z boku po prostu podłączenie, tu jest taka możliwość, po prostu wsuwa się, chyba takie coś się gdzieś tutaj wsuwa. I można wtedy z boku podczepić. Albo tu się wsuwa, albo coś innego się robi. W każdym razie można ją tak od boku podczepić, tą kierownicę, i wtedy nie macie tego takiego blatu tutaj pod spodem. Ja mam, bo to jest taki blat streamerski, ja sobie tu mogę, wiesz, mychę postawić, mogę sobie konsolę postawić, albo laptopa, czy coś. I ta baza zajmuje generalnie też mniej miejsca, ona jest mniejsza. No ma mniej mocy, tak? Ale mam tego boost. Patrzcie, jaki połak, nie opierdzielę. Jeszcze z tych starych przewodów i zasilaczy nie zabrałem stąd, tylko to podłączyłem tak o teraz. Nie? To jest ten nowy zasilacz Boost Kit się nazywa. No i mamy przycisk od włączania kierownicy. Kierownica, komputer już jest włączony. Także zobaczymy, czy... O, coś się zrobiło. Już! Tutaj mamy jakieś info odnośnie sprzętu. Set neutral. Aha, kalibracja. Tu jest moja poprzednia baza. Jak widzicie, ślady zużycia praktycznie zerowe.
To będę musiał sobie odczepić do telefonu, żeby sobie przyczepić do tamtej bazy albo jakoś inaczej zaadoptować. Mam nadzieję, że będzie miejsce do tego. Zajebisty sprzęt, muszę wam powiedzieć. Nie wiem ile godzin, ale sporo na tym najeździłem. Tutaj zobaczcie, mniej miejsca mamy, więc będę miał więcej miejsca tutaj na tym, powiedzmy, biurku, żeby coś postawić, nie wiem, laptopa czy coś, bo ta baza jest węższa tutaj, no nie? Jakby w tej płaszczyźnie. No i mi się to osobiście podoba jako streamerowi. Myślę, że będzie spoko opcja. A to już wygląda profesjonalnie, kurde. Ekstra. No nic, odpalimy sobie jakąś grę i przetestuję to. Jestem dość ciekawy, jak ta kierownica będzie się spisywać chociażby w takiej grze jak F1 2021, gdzie myślę, że bardzo dobrze działa force feedback i wiecie, w grach, jeśli chodzi o gry wyścigowe, to jest tak, że jeśli nawet masz najlepszą kierownicę na świecie, a ta gra nie przekaże kierownicy tych efektów, które mógłbyś poczuć na torze, no to ta kierownica właściwie nie pokaże tego, co mogłaby pokazać, prawda? Dlatego odpaliłem sobie F1 2021, żeby to sprawdzić, bo w tej grze naprawdę świetnie jest odwzorowane to, w jaki sposób kierownica pracuje. Każdy jakiś drobny szczegół na asfalcie, jakieś nierówności, nawet tego, czego nie widzimy, to poczujemy na kierownicy i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, gdy przesiadłem się z Thrustmastera na Fanateka. I teraz chcę zobaczyć, czy w ogóle jest jakakolwiek odczuwalna różnica, gdy się przesiądziemy z V2,5, jak miałem do tej pory, na Direct Drive'a, gdzie mamy silnik bezpośrednio przyczepiony do kierownicy. Nie czuję się taką osobą, która jest ekspertem w dziedzinie kierownic i na YouTubie jest dużo innych YouTuberów, którzy fajnie to pokazują, którzy rozbierają te kierownice, testują, nawet piszą swoje własne sterowniki, ale chcę wam opowiedzieć o takich moich pierwszych wrażeniach z używania tej kierownicy nowej, przejścia ze starej na nową. Tak mówiąc bardzo w skrócie, myślę, że nie będzie dużych różnic, ale to sobie sprawdzimy. Zrobimy sobie jedno okrążenie na tym torze i zobaczę. Bardzo mi się podobało. Pamiętam, że jak przeszedłem sobie z Thrustmastera na Fanateka, to jak wjechałem sobie pierwszy raz na tarki, jak poczułem te takie przeciążenia w momencie, kiedy samochód gdzieś tam wchodzi w jakiś zakręt, to taka kierownica naprawdę stawia opór i taki, przy którym musisz się wysilić, żeby go pokonać, prawda? W Thrustmasterze tam przede wszystkim force feedback nie był taki precyzyjny. Ja miałem Thrustmastera TX-a i tam miałeś takie wrażenie, jakby ta kierownica przeskakiwała, jakby ten force feedback cię tak kopał, robił takie przerwy. A tutaj masz wszystko takie precyzyjne, nie wiem jak to określić inaczej. I z tego co wiem, Direct Drive'y mają to do siebie, że ta precyzyjność jest jeszcze większa. Ja chwilę sobie podriftowałem na Direct Drive'ie w Forzie Horizon 4. Ja wiem znowu, że tamta gra może nie jest aż tak precyzyjna, jeśli chodzi o force feedback jak F1, czy jakieś tam Assetto Corsa i tak dalej. Ale wiecie co zauważyłem? Zauważyłem, że tamta kierownica, że Direct Drive trochę szybciej reaguje od tego mojego Fanateka. Tutaj na tej prostej, którą sobie teraz przejechaliśmy, jest taki jakiś wertep w jednym miejscu i jego dość dobrze czuć na Fanatekach, czego nie mogłem wyczuć na przykład na Thrustmasterze, jakichś takich drobnych nierówności. Tutaj w F1 jest to naprawdę mega, mega fajne pod tym względem. No jak się wjeżdża na tarki, wszystko ładnie czuć, w momencie kiedy wchodzimy w zakręt, ciężej jest skręcać. No, mówię tak, takimi prostymi słowami, aczkolwiek znalazłem takiego youtubera, który mega, mega fajnie opisał wrażenia i różnice z przejścia z takich pasowych kierownic na Direct Drive'a, czyli gdzie mamy silnik bezpośrednio przypięty do kierownicy, a nie przez jakieś pasy. Ok, zrobiliśmy sobie nawet więcej okrążeń niż się spodziewałem zrobić. To jest to jakiś bardzo krótki tor. Tutaj nie chodzi o to, jak ja jeżdżę na tej kierownicy, tylko chodzi o to jakie są wrażenia z jazdy. I tak zrobiłem sobie parę okrążeń na tej bazie i powiem wam, jest inaczej zdecydowanie. Z tym, że nie są to jakieś różnice typu niebo a ziemia w stosunku do mojej poprzedniej bazy. Ta moja poprzednia baza to naprawdę jest bardzo dobry sprzęt.
bardzo wysokiej jakości sprzęt, więc tutaj nie czuję takiego przeskoku, jakbym się przeniósł na przykład z Trustmastera na Fanateka, tak? Nie ma takich odczuć, no zdecydowanie. Są detale, które nie tylko odczułem w F1 2021, ale też w innych grach, zwłaszcza driftowych, tam gdzie potrzebna jest szybkość reakcji na to, co się dzieje z samochodem. Z tego, co przeczytałem na stronie Fanateka, to moja poprzednia baza, tak jak i ta, mają tę samą moc, ten sam moment obrotowy szczytowy, czyli 8 Nm. Natomiast tutaj mam trochę takie wrażenie, że ta moc, ponieważ nie mamy tutaj żadnej przekładni pasowej, tam mamy chyba podwójną jakąś tam przekładnię i ta moc tutaj jest taka bardziej miękka, bym powiedział. Może to też kwestia ustawień, ale ustawienie mam takie same. Nawet tutaj sobie troszeczkę zwiększyłem force feedback w grze z 50 do 75. I w sterownikach zostawiłem takie same ustawienie force feedbacku, plus tam jeszcze takie ustawienia typowo pod F1 sobie poustawiałem, tam damper i takie inne rzeczy, no nie? I sobie to ustawiłem tak, jak powinno być do F1 2021 i tak, jak powinno być do tej mojej bazy. I powiem wam, naprawdę mam takie wrażenie, że ten force feedback jest tutaj troszeczkę inny, jest takie inne odczucie przede wszystkim z tego force feedbacku. Jest na pewno pozytywne. Na tamtym kole wszystko było takie twarde strasznie. Strasznie takie twarde było, jakie miałem wrażenie. No mówię, to może kwestia ustawień, może ja coś źle tutaj ustawiłem. Tak ciężko porównać, no nie, dwa zupełnie inne systemy. To zupełnie inaczej działa ta baza niż tamta. Tu mogę wam tylko powiedzieć, że tak w F1 2021 jakiejś ogromnej różnicy nie czuję, poza tym, że ten force feedback jest taki luźniejszy, nie urwie mi tutaj rąk, no nie? Mimo takich samych ustawień. A tam, jak uderzyła mnie czasami kierownica w palce, to naprawdę palec bolał mnie przez dwa dni, jak mnie uderzyło w kostkę na przykład, nie? Tutaj oczywiście też kierownica, jakbym, nie wiem, uderzył w płot, też mi oczywiście mocno odbije, no nie? To bez dwóch zdań. Ale takie odczucia z jazdy są moim zdaniem przyjemniejsze. Taki czujesz, jakby to było trochę miększe, takie odczucie jest. Nie wiem, czy dobrze to opisuję, bo może to jest faktycznie kwestia ustawień, jakiś tam jeszcze powinienem się zagłębić, ale mam wrażenie, że ten force feedback jest taki delikatniejszy. Też jest mocny i też trzeba powalczyć z tą kierownicą. Na przykład teraz mam 360 stopni obrotu i kierownica automatycznie sama ogranicza, wiesz, ten kąt obrotu, nie? W sensie swoją siłą ogranicza ten kąt obrotu, więc ja mogę spokojnie sobie poobkręcać tę kierownicę jeszcze kilka razy, jakby pokonać jej moc, no nie? A w tamtej kierownicy, no było to bardzo trudne, bo ona też potrafiła elektronicznie ograniczać ten obrót i tamtego obrotu, no pokonać swoimi własnymi siłami było bardzo ciężko, tak? A tutaj mogę to zrobić na takich samych ustawieniach. To nie jest 100%, to jest jakieś 85% force feedbacku, więc on nie jest taki mocny moim zdaniem tutaj. Mimo że siły szczytowe są na stronie producenta podane takie same, to wydaje mi się, że pod tym kątem to koło jest słabsze. Gdzie to konto, gdzie to koło plusuje? Moim zdaniem plusuje to właśnie w grach wyścigowych, driftowych. Tam, gdzie trzeba trochę podriftować. Tam, gdzie reakcja na to, co się dzieje w grze, jest potrzebna jak najkrótsza. To znaczy, jak grałem na Trustmasterze, to miałem coś takiego, że... A w ogóle to przejdźmy sobie do może innej gry, to pokażę wam, o co tam chodzi, ok? Ok, no i mamy tutaj grę Drift 21, moim zdaniem bardzo fajna gra do symulowania driftu. I moi drodzy, sprawa wygląda tak. Zauważyłem tylko taką jedną drobną różnicę, jeśli chodzi o odczucia z tego force feedbacku. To jest tak, że ta kierownica jest po prostu szybsza, ona szybciej obraca. To znaczy, czasami jak robimy transfery, tak jak na przykład grałem na Trustmasterze, to żeby zrobić jakiś tam transfer z jednego, wiesz, kąta do drugiego, to musiałem dokręcać tą kierownicę, żeby szybciej mi się obróciła, no nie? W przypadku poprzedniej kierownicy nie musiałem w ogóle tego robić. Kierownica robiła wszystko za mnie, czasami tylko musiałem ją troszeczkę popchnąć. Tutaj jest tak, że tą kierownicę muszę tylko i wyłącznie zatrzymywać. Ja nie muszę dokręcać specjalnie, żeby, wiesz, polecieć tam ładnie, tylko jakby ona sama bardzo dobrze reaguje na to wszystko, nie?
nie muszę się tutaj przejmować w ogóle tym, jak mam dokręcać, gdzie mam dokręcać, czy w ogóle muszę dokręcać kierownicę, tylko ona sama potrafi szybciej się obrócić, tak jak w prawdziwym samochodzie, no nie? Bo w prawdziwym samochodzie, no raczej jak samochód przechodzi z jednej strony na drugą, no to my nie musimy się zastanawiać, czy ta kierownica odbije, czy nie. Po prostu musi odbić i koniec, tak? Bo samochód sam to wywołuje. No nie? Przez swój transfer masy i tak dalej, i tak dalej. Są takie momenty podczas, o, na przykład tutaj, ja muszę tylko zatrzymać w konkretnym miejscu, wtedy, gdy się robi transfer. I to jest taka różnica, że to koło po prostu szybciej reaguje na to, co się dzieje w grze. Jest to bardzo przyjemne, bo my po prostu hamujemy to koło w miejscu, gdzie nam pasuje, i wtedy sobie po prostu lecimy tak, jak nam się podoba. Nie tak jak teraz, widzieliście, że zatrzymywałem sobie kierownicę w konkretnym miejscu, bo mi taki kąt skrętu już wystarczył, nie? No oczywiście trzeba wyczuć, ale wiecie, jak to działa. W Thrustmasterze musiałem sobie tą kierownicę sam dokręcać, czyli obracać w drugą stronę, co było no, głupie, dziwne i nieintuicyjne. No niestety, tak mają te słabsze kierownice, te takie trochę tańsze, ale tutaj jest to zdecydowanie... Innymi słowy, no, ja nie widzę teraz sensu w ogóle kupować bazy V2,5 w stosunku do Direct Drive'a, bo okej, tamten force feedback jest taki bardziej twardy w tamtej kierownicy. Tutaj jednak spokojnie możesz go siłą ręki pokonać, no nie? Tam było twardo i mogło ci pourywać ręce, mimo że niby ten sam pik był, no nie? Jeśli chodzi o mod, przynajmniej tak podaje producent, to powiem wam, że naprawdę tutaj jest inaczej trochę pod tym względem. No to już kwestia chyba preferencji. Ja wam powiem, że do F1 2021 to chyba wolałem właśnie V2,5 ze względu na te... No, tam było lepiej czuć te detale jednak, nierówności jakieś na drodze zdecydowanie. To jest dziwne, no nie? Direct Drive, no hello, co ty gościu opowiadasz? Przecież to jest najlepsze, co może być do grania na kierownicy. Ale tak, takie miałem odczucia i po przesiadce na tą kierownicę, dalej jest co w stanie nimi wyrwać kierownicę z rąk oczywiście. Po przesiadce na tą bazę mam takie, o na przykład czasami jak w coś widzę, że samochód w coś uderzy, to puszczam kierownicę, żeby wiesz, nie było nieprzyjemnie. Ale tak. Tutaj zdecydowanie ten force feedback nie jest taki mocny. Tutaj mamy nielimitowany kąt obrotu, więc jak już przekroczę te 900 w wypadku chyba tego samochodu jest... O, to gdzieś tutaj mi kierownicę blokuje w tym miejscu i już dalej nie mam tego skrętu. Zresztą widać, jak koła się obracają, nie? Że w tym momencie one kończą gdzieś obrót i dalej ja i tak jestem w stanie siłą moich rąk pokonać ten force feedback. W V2,5 to tam mieliśmy takie mechaniczne chyba ograniczenie tego kątu skrętu, więc powyżej 900 stopni nie mogliśmy obrócić tej kierownicy, ale jeśli ustawiłem sobie na przykład na 500 stopni, na 300 albo na 180, żeby sprawdzić tą siłę, no to było mi ciężej tę kierownicę obrócić, czyli pokonać tą elektroniczną taką moc, powiedzmy, nie mechaniczną, że tam coś fizycznie blokuje ten ruch, tylko elektroniczną, nie? To pod tym względem wydaje mi się, że V2,5 baza była mocniejsza. No ale pewnie przyszliście tutaj też się dowiedzieć, czy ta kierownica jest lepsza od takich G29, tych Thrustmasterów wszystkich. Wiecie, ja nie miałem tego topowego takiego Thrustmastera XWX, coś tam jakoś tak się nazywał, no nie? Ja go nie miałem, nie testowałem go, wiem, że on ma też spoko moc. Z tym, że z tego, co mi mówił Marquis, który posiada tą kierownicę, tą bazę, ona jest głośna. Tutaj jak słyszycie albo nie słyszycie, no pewnie bardziej słyszycie mój wyjący komputer gdzieś tam w tle, niż ta kierownica, albo obcierające o kierownicę moje dłonie, no nie? Baza jest totalnie niesłyszalna i to nie tylko ta, ale także V2,5 jest totalnie niesłyszalna. Tam nic się dźwięk nie wydobywa ze środka. Ta baza jest chłodzona... Z tego co wiem, ona jest chyba chłodzona pasywnie. Cała ta obudowa bazy jest skonstruowana w taki sposób, żeby dobrze odprowadzała ciepło, co zresztą widać, no nie? Jeśli ja miałbym wybierać, to wybrałbym tego Direct Drive'a z racji też gabarytowych, no bo kurczę, zobaczcie, to zajmuje mniej miejsca, tak? No i mamy możliwość właśnie podłączenia sobie tej bazy gdzieś tutaj po boku do jakiejś sztywniejszej ramy. Tak muszę wam powiedzieć nawiasem, że to moje stanowisko niestety, ale no te fanateki troszeczkę zniszczyły już to stanowisko i mam wrażenie, że ono już długo ze mną nie wytrzyma i tak
skłaniam się ku temu, aby kupić sobie naprawdę takie stanowisko, naprawdę solidne. Zresztą od tej samej firmy, z której jest to stanowisko, mógłbym sobie kupić, bo oni mają już taką solidną ramę. Bardzo, bardzo spoko to wygląda. Wtedy mógłbym sobie na przykład tę kierownicę podłączyć od boku, co jest, myślę, że spoko opcją, nie? I tak podsumowując w skrócie, ta kierownica jest szybsza, force feedback jest moim zdaniem bardziej miękki, ale przyjemny. I zdecydowanie ja preferuję tą kierownicę od tamtej, nie? No, chociażby z tych racji gabarytowych, że zajmuje mniej miejsca, a tak to są mega, mega podobne do siebie. No, plusy Direct Drive'a, czyli nielimitowany kąt skrętu, tu możemy chyba ustawić ze 3000 obrotu i myślę, że wystarczający ten force feedback jest tutaj. Nie wiem, czy ktokolwiek będzie potrzebował czegoś mocniejszego, chyba że naprawdę ktoś lubi, jak mu ręce urywa i jak go tak szarpie na wszystkie strony, to może kupić sobie Direct Drive 1, chyba to się nazywa, nie? Podium, coś tam, coś takiego od Fanateka. I są też jeszcze inne koła z Direct Drive'em. Ale myślę, że ze względu na support chyba lepiej wybrać jest Fanateka, no nie? Ja ostatnio miałem problem i napisałem do supportu właśnie w sprawie tej bazy, bo złe sterowniki zainstalowałem i bez problemu udało się problem załatwić. Także myślę, że warto. No i tak, tak jak mówiłem, korzystam z tych pedałków, które miałem wcześniej, także polecam zobaczyć sobie wcześniejszy jeszcze unboxing mojej kierownicy, który pojawił się rok temu, moi drodzy. Po roku już mam nową kierownicę od Fanateka. No i z mojej strony to chyba tyle. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tej bazy, to oczywiście piszcie tutaj albo w komentarzach pod innymi filmami, w zależności od tego, jaka gra was interesuje. Widzicie, że nie wypowiadałem się na temat Forzy Horizon 4, chociaż nawet tam poczułem takie różnice w szybkości działania Direct Drive'a w stosunku do V2.5, które miałem wcześniej. Chociaż tamten force feedback jest mega, mega słaby, to przy drifcie trochę to czuć. Trochę czuć taką szybszą reakcję, nie? Mimo że w Forza Horizon 4 ten drifting jest i w ogóle force feedback jest taki niewyczuwalny dość w porównaniu do innych gier wyścigowych, nie? Czy to F1, to F1 nawet nie porównuję, ale The Drift 21 czy Assetto Corsa, to tam te efekty force feedbacku, no ich praktycznie nie ma, tak? Ciężko jest jakkolwiek wyczuć samochód, a tutaj możemy sobie jeździć na kamerze z kokpitu, a i tak super wyczujemy furkę, nie? Bez problemu. Także driftowanie i w ogóle jazda jest dużo prostsza na tej kierownicy, na kierownicach takich lepszych. To wam mogę tylko tyle powiedzieć. I polecam wam pójść tą drogą, jeśli chcą. W ogóle ja mam ręczny z drugiej strony, a tutaj w tej Mazdzie jest z drugiej. Tak odwrotnie trochę. Oj, rozbiłem się. No nic, moi drodzy, ja wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że on się spodobał. Trochę czasu mi zajęło nagranie jego, bo miałem po drodze różne tam problemy, ale nie ma o czym mówić, bo to głównie techniczne takie. Trzymajcie się, na razie. Hejas.